Was bardzo serdecznie w nowej serii Space Channel 5 Part 2. Została wydana na Dreamcasta w 2002 roku, ale tylko w wersji japońskiej. Natomiast rok później, w 2003, na PlayStation 2. Na szczęście Steam udostępnił nam tą grę na komputerach stacjonarnych w 2011 roku. No jakież było moje mega zadowolenie, kiedy mogłam powrócić do tej gry. No po prostu, nie no, jest tak, jest cukierkowa, jest kiczowata, wiem, ale jest po prostu mega zajebistą grą. Tak króciutko może o tej grze. Główną bohaterką jest tutaj Ulala, jest to międzygwiezdna dziennikarka, której zadaniem jest ratować zakładników na pokładzie statku, tak? Wszystko dzieje się w przestrzeni kosmicznej. Naszym zadaniem jest wystukiwać w rytm melodii odpowiednie klawisze. Dziwne stworki będą wystukiwały odpowiedni rytm, a my mamy go po prostu powtarzać. Na początku, w początkowych levelach te sekwencje nie będą zbyt skomplikowane, aczkolwiek na pewno będą fajne. Natomiast w następnych etapach na pewno będzie gorzej. No więc już, żeby nie przedłużać, może załączmy już grę, ale od razu powiem, że w trakcie rozgrywki nie będę za dużo mówić, ponieważ raz, po pierwsze, muszę się skupić, a po drugie, nie chciałabym psuć zabawy, bo i fajna jest muzyczka, i fajne ruchy, dźwięki w rytm melodii. No szkoda by to psuć moją gadką. Także zaczynajmy. Go, my robots! Show those humans how to boogie! Some freaky creatures dancing in this zone. Ulala, head for the action. Roger. Here we go, Ulala. Okay. All right, kids, here we go. Dobra, zaczynamy. Zabawa. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Pewnie wyszłam w sprawę. Ale zobaczymy, jak to będzie. Nie, no, gra jest niesamowita. Jestem zakochana. W ogóle Ulala wygląda przesłodko. To dwie różowe kitki. Ale dobra, już za dużo nie gadam, tylko bierzemy się. Zagra. Focus. Whether you like it or not, dance battle. Get down. Up. Down.
razie luz. Ale piękne czasy. Segi. W ogóle mam mega sentyment do Segi Saturn, do Dreamcasta i w ogóle gier z tamtych czasów. Robimy zakładników, a inną strzelamy do tych stworków. No i akurat nie usłyszałam. Próbowałam zrobić to na 100%. Nigdy. Ale co tam? Ma być dobra zabawa. No, tu się muszę skupić. W ogóle na końcu każdego levelu, każdego poziomu jest bossik. Uratowaliśmy.
panią. Zobaczymy, jak nam będzie szło dalej. No, jestem wściekła, że tam kurczę nie wyszło. Ale taki banan zmaścić. Trudno. Teraz przed nami bosik pierwszy. Nie lubię go, kurczę nie lubię. To znaczy, nie jest jakiś ciężki, ale ma taką końcową jedną sekwencję, którą da mi się wykonać jedną na milion. Jedna z końcowych. Dam sobie rękę uciąć, że jej nie zrobię. Ale dobra, skupienie, zobaczymy. Co pocieszni. Dobra, ulala, zmierzcz ich swoimi ruchami. Tej końcówki nie potrafię zrobić. No, 86%. Nie jest tak źle. W każdym razie mam nadzieję, że Wam się podobało. I no cóż, mogę Was tylko zaprosić do następnego odcinka. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. I serdecznie Was pozdrawiam. Z tej strony Deseo. Pa, pa.